Witam bardzo serdecznie z tej strony porady ogrodowe Flowers. Witam wszystkich widzów. Drodzy Państwo, dlaczego u strelicji są lepkie liście? Strelicje to piękne rośliny o charakterystycznych liściach. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ich liście są lepkie? W tym artykule zbadamy przyczyny i skutki produkcji lepkiej substancji na liściach strelicji. Przyczyna lepkich liści u strelicji chroni przed szkodnikami. Strelicje produkują lepką substancję na liściach. Aby chronić się przed szkodnikami, owady i pająki mogą osiąść na liściach i zostać uwięzieni w lepkiej substancji, a tym samym unieruchomieni. Zatrzymuje wodę w suchym środowisku rośliny żyjące w suchym klimacie, takie jak strelicje. Produkują lepką substancję. Aby zatrzymać wodę i zapobiec nadmiernej transpiracji w warunkach suszy. W jakim celu strelicje produkują lepką substancję na liściach polowanie na zdobycz niektóre gatunki strelicji wykorzystują lepką. Substancje na liściach do łapania owadów i innych drobnych zwierząt. Są to tak zwane rośliny mięsożerne. Zabezpieczenie przed wiatrem lepka substancja może pomóc w utrzymaniu liści na miejscu w wietrzne dni. Zapobieganie przegrzaniu zwinięte liście z lepką substancją mogą chronić roślinę przed nadmiernym nagrzaniem w gorącym klimacie. Mucyny Mucyny to związki chemiczne odpowiedzialne za lepką substancję. Wytwarzaną przez strelicję. Są to białka o właściwościach lepkiej substancji śluzowej. Proteazy proteazy to enzymy wytwarzane przez rośliny, które pomagają w rozkładzie białek w celu zwiększenia dopływu składników odżywczych. Proteazy stymulują produkcję lepkiej substancji. Cząsteczki cukru, cząsteczki cukru takie jak fruktoza i glukoza są również obecne w lepkiej substancji produkowanej przez strelicję. Uważa się, że działają jako przeciwutleniacze i pomagają w przyciąganiu owadów. Ochrona przed szkodnikami lepka substancja pomaga chronić rośliny przed szkodnikami takimi jak mszyce, które mogą uszkadzać liście i kwiaty, a tym samym niszczyć rośliny. Odżywianie małych zwierząt lepka substancja może przyciągać owady, które następnie mogą stać się pożywieniem dla innych zwierząt, takich jak ptaki lub płazy. Zakłóca balans ekosystemu nadmiar strelicji lub innych roślin produkujących lepką substancję może zakłócić ekosystem, wpływając na populację niektórych gatunków organizmów które są cenne dla ekosystemu. adaptację roślin do przetrwania w środowisku sklejanie martwych owadów. Niektóre rośliny wykorzystują lepką substancję do klejenia martwych owadów do liści. Tworząc płaty organicznego ditrytusu, który może pomóc w utrzymaniu wilgotności gleby. Polowanie na zdobycz inne rośliny wykorzystują lepką substancję do łapania owadów i innych drobnych zwierząt. Zapewniając sobie źródło składników odżywczych. Utrzymanie wilgotności rośliny produkujące lepką substancję używają jej także. Aby utrzymać wilgotność w warunkach suchego klimatu lub aby utrzymać liście na miejscu w wietrzne dni. Możliwe wykorzystania lepkiej substancji z liści strelicji w przemyśle produkcja klejów lepka. Substancja z liści strelicji może znaleźć zastosowanie jako składnik w produkcji różnych rodzajów klejów. Produkcja kosmetyków cząsteczki cukru obecne w lepkiej substancji z liści strelicji mogą działać jako przeciwutleniacze. Co czyni ją stosowną do produkcji kosmetyków przeciwstarzeniowych lub pielęgnacyjnych. Produkcja papieru w przemyśle papierniczym lepką substancję z liści strelicji można wykorzystać jako dodatek do masy celulozowej, co zwiększyłoby wytrzymałość papieru i poprawiło jego jakość. Wniosek i podsumowanie strelicje to fascynujące rośliny wspaniałe rośliny, które wykorzystują lepką substancję na swoich liściach w wielu różnych celach. Od polowania na zdobycz do ochrony przed szkodnikami. Możliwe zastosowanie w przemyśle lepka substancja z liści strelicji ma potencjalne zastosowanie w przemyśle na przykład jako składnik w produkcji klejów lub papieru oraz w produkcji kosmetyków.